Witam Rzymeczki z tej strony, Dragon, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na odkacji Crossover World, jako Centralne Królestwo. W ostatnim odcinku, no, nie zgodziliśmy się na ultimatum Hardmooda, co skończyło się na tym, że wypowiedział nam wojnę i w sumie możemy podziękować, dlatego że udało nam się zwiększyć pobór, zwiększyliśmy gospodarkę, więc w sumie nawet dobrze nam poszło. Dobrze nam wyszło na tym, że nas zaatakował. Więc mówię, możemy mu podziękować w sumie. Ale będziemy teraz oczywiście tutaj musieli go pokonać, co nie powinno być jakimś najtrudniejszą rzeczą na świecie. Dlatego, że dosłownie najlepszego generała wysłaliśmy na część frontu, która po prostu padła od razu. Więc teraz ty możesz wrócić do tego frontu i teraz pokonamy resztę jego armii. Więc tak, Hardmood nie był najtrudniejszym przeciwnikiem świata. Co tutaj? Tutaj powoli będziemy też robić te najlepsze samoloty, więc trzeba będzie się na to szykować. Ale wygląda na to, że ten odcinek może być ostatni z tego względu, że no, po tym to już tak naprawdę mało co może być. Naprawdę prawie wszystko zrobiliśmy. Więc nie wiem, czy coś później będzie po tym. Więc póki co tutaj się będę zajmować tym, co możemy na tą chwilę. A w przyszłości sobie zobaczymy, co będziemy mogli, co nam przyszłość da. Ale możemy zacząć tutaj dalej ciągnąć. W sumie zrobimy to, myślę, o tym, że oni mają manpower, więc nie ma problemu, ale widzę, że mamy już manpower i może być problem. O, maść los. Zrobili się tutaj. Czyli widzę, że tutaj coś jednak jest. Okej. Okay. W tym razie trzeba tutaj powysyłać trochę naszych statków. Możecie płynąć na patrol. No i już się rozstawili tutaj. Czy możemy jakoś tutaj ogarnąć to, żeby jakoś szybko to pokonali? To bardziej jest coś takiego, że to bardziej nas denerwuje, że tutaj się rozstawili. Okej. Okay. Widzę, że aż tak łatwo to nie pójdzie. Myślałem, że będzie... O, ma się los, naprawdę okrążyli nas. Naprawdę ich dywizje są lepsze od naszych? No, możliwe, że są. Okej, w takim razie czas się zająć nieco tymi sprawami bardziej na poważnie. Okej. Więc musimy po pierwsze odbić tutaj te terytoria. Co może nie być aż takie proste. No, tutaj w miarę sobie tutaj ustawili. No, raczej chyba stracimy te jednostki. Dobra, jest pytanie, czy coś możemy tutaj porobić? Na razie może byśmy zajęli się tym. To trwa 5 dni, więc możemy szybko tutaj się zająć. Only a total victory. Exile Hardmood to the Cologne. Seashore is in exchange for peace. Że
że tak powiem, myślę, że tylko totalne zwycięstwo nas satysfakcjonuje. Okej. Okay. No. W takim razie czas się, że tak powiem, przygotować na wojnę ostateczną. I rozpocząć walkę z wrogiem. Tak wcześniej to my tak w sumie aż tak bardzo na poważnie nie braliśmy tego Hartmuda, ale teraz widzę, że trzeba zacząć. Że on jednak nie jest taki słaby, jak się wydawało. Okej, okay, tutaj widzę, że mamy brak zaopatrzenia. Co się stało? Stało się to, że nie mamy połączenia kolejowego. Okej, okay, wybudujcie tutaj szybko. Możemy też tutaj piątkę wybudować. Niech tutaj się wybuduje z tyłu. No a my musimy zacząć gromadzić dywizję w głównej mierze. Bo ich brak to jest powód, dlaczego aż tak bardzo słabo nam idzie. Okej. Okay. Widzę, że już pewne braki mamy. Braki w gumie. Czy jest ktoś, kto właśnie ma lądowe połączenie do nas i możemy przez niego brać? Guma. Dobra, pytanie jest takie, co my potrzebujemy teraz najbardziej? Byśmy sobie zrobili lepsze samoloty, to jest pewniak. Oj, teraz aluminium mamy. Okej, okay, na razie mamy mnóstwo czołgów, więc możemy też zacząć produkować dywizje pancerne. Czego nam brakuje najbardziej? No, manpower to z czasem sobie zyskamy. Szczerze powiem, to mamy, z tego co wygląda, to mamy wszystko, co jest nam najbardziej potrzebne. A oczywiście protestują. Jakbyście w ogóle mieli cokolwiek robić innego niż protestowanie. Jesteśmy w trakcie wojny. Ogarnijcie się. Dobra. Mamy tutaj strasznie dużo fabryk. O nie, zabili nam agenta. Jeszcze finto do tego, jak mogli to zrobić. Okej. Okay. Właśnie, los. Naprawdę z każdym dniem będziecie bardziej protestować? Tak totalnie. Jedyne, co będziecie robić, to protestować? No, w takim razie zaatakujmy. Powiem szczerze, myślałem, że trochę słabiej będzie, ale wygląda na to, że aż tak słabo nie na mnie idzie. W sumie jeden z plusów jest to, że my po prostu rozstawiliśmy mnóstwo lotnisk dookoła państwa. Dobra, więc tak, bierzmy te jednostki. I dołączymy was do tych. I wygląda na to, że nie było to głupi pomysł, żeby ich zaatakować. Okej. Tutaj nic nie mamy do roboty. Tutaj mamy
Okej. No już niedługo będziemy mieć myśliwce odrzutowe, więc nie będzie aż tak źle. No i ich spychamy z powrotem, no to wygląda na to, że dobrze nam idzie. Tutaj już usuwamy tę złe ideę. No, już prawie są usunięte, tutaj tylko trochę jeszcze. Aż tak źle o nas nie sądzą. W ogóle to my niedługo będziemy mieć 18 lat, więc w sumie nawet nie będzie nas obchodziło to, co o nas sądzą ludzie. Dobra, więc atakujcie. Czy my nie mamy już do niego tego? No jest już specjalistą, więc nie wiem, dlaczego się tam pokazało ponownie. Ja widzę, że udało nam się zawady odbić. No i dosłownie Hartmut pada. Okej. Zostawcie te dywizje. No nie powiem, to było jedno z prostszych rzeczy do zrobienia. Wydawało mi się, że może być jednak jakiś problem z nim, ale okazało się, że nie. Ale oczywiście protestują. O, i szyb nam rozbili. Tylko szkoda, że już prawie całe ich państwo podbiliśmy. Szkoda mi, że w ogóle nie jest mi szkoda. Okej. Czekaj, czy o co znaczy? A, myślałem, że tutaj... Wydawało mi się, że to dawało jeszcze do motoryzowanych, ale później tak sobie pomyślałem, że takie... Nie, nie dawało. Okej. W głównej mierze my tutaj wszystko mamy zrobione. Nic nawet nie musimy dorabiać. W ogóle mieliśmy tutaj forty. Dziesiątki wybudowaliśmy. Ale szybko zajmijmy się tym, póki... Żeby ludzie na nas tak bardzo nie protestowali. Więc tak, zasiłki odbudowaliśmy i ludzie są teraz szczęśliwi. O, maszyno, co to jest? New Foreign Policy. Czyli coś więcej jest. Dobra, musimy nadal poczekać, żeby tutaj się zakończyło. Więc drzewko wojskowe poróbmy. Okej, jak tam? Jej! Udało się! Pokonaliśmy tych gnoi. O, masz się los. Naprawdę to było denerwujące. Wydawajcie to. Więc teraz podbiliśmy dosłownie całe ich królestwo. O! Jako centralne królestwo... nie pozwól, żeby ktokolwiek ciebie podbił. Jej. Więc tak, udało nam się. Odbiliśmy. I możemy stworzyć protektorat. Tak, to jest w sumie coś takiego, że dają możliwość tworzenia protektoratów. Wydaje mi się, że część terytoriów powinniście dostać, ale póki co... póki co cieszmy się, że udało nam się was podbić. Okej. Okej. A wy to co to jest? Przyrzecze protektor. Wy jesteście... Przecież wy nawet tego terenu nie kontrolujecie. Okej, widzę, że będziemy po kolei tereny odbijać. Podoba mi się, że oni dosłownie mają ten terytorium, a oni są naszą marionetką. Okej. Okay. Mamy nawet Wargol. Na kogo mamy Wargol? A, oni na nas mają Wargol. Okej. Okay. Ale no to jest problem. Okej, okay, więc co tutaj musi być? Jedno musi być will have to return to soul monarchy abduction. Has computer reforming child at peace? What? Czekajcie, czy to po prostu nam mówi, że nie możemy tego zrobić, bo poszliśmy, nie wiem, jakąś pacyfistyczną ścieżką? Bo tutaj jest to.
Ej, super, że gra postanowiła nam zablokować, dlatego że nie pokazywała, co musimy zrobić. Nie, musimy przeczekać. Bo chodzi o to, że w sumie wszystko nam się udało, ale już ta muzyka idealna do tego. Bo tak, bo chodzi o to, że musielibyśmy na samym początku zrobić? Nie. Wiecie, to może coś jeszcze będzie. W sumie to jest jedna część z tego, co tam się pokazywało, ale... Jeszcze poczekamy sobie. Więc w międzyczasie sprawdzałem, jak to wygląda. I oprócz tego, że zdobyliśmy tą szkołę, to... chyba musimy poczekać, jak Maciuś będzie już dorosły. Z tego względu, że... O, dosłownie chwilę później, jak to odpaliłem, to się zrobiło. Okej, okay, więc tak, udało nam się tutaj to pokonać. I pytanie jest, dlaczego tutaj... A, że w sumie wygraliśmy. Okej, okay, ile tam mam dni? Dobra, kolejny raz z tego drzewka. W sumie to nie jest ten sam cel narodowy, ale z tego drzewka przeminaliśmy. Więc tak. Możemy zmienić na monarchię. No na pewno nie będziemy tego robić. Wydaje mi się, że idziemy środkową ścieżką i po prostu partification of parliament. Więc po prostu sprowadzimy partie polityczne. Jej. Więc tak, dodałem sobie trochę tutaj do budowy. To zajmie chwilę czasu im, więc nie trzeba będzie się aż tak bardzo martwić. Pytanie jest takie, czy... Nie, jeżeli tutaj nie pisze, że nie musimy tego zmniejszać, to nie będziemy zmniejszać poboru. Na razie mamy dobrą ilość tego. Więc musimy poczekać sobie. Na nasze szczęście to nie będzie aż takie długie. Możemy w sumie modem tanki już zacząć robić. I wszystko mamy. Tutaj jedna z rzeczy to jest to, że możemy dosłownie dodać te wyrzutnie rakietowe, więc wydaje mi się, że możemy to zacząć badać i zaczniemy badać też samoloty, bo już w sumie to są te ostatnie. Okej, okay. Has been formed. Pytanie jest takie, co? A, czyli teraz są reformy i niedługo będzie zmiana tego. Ale możemy zrobić nową politykę zagraniczną. I mamy kropki. Jej, podoba mi się. Mamy kropki. Okej, więc co możemy... Możemy popatrzeć sobie na wschód. Albo nie, dlatego że byśmy musieli sobie wybudować statki, których nie mamy. Więc na razie sobie tego nie róbmy. Mamy wybory. Jej. Wreszcie prawdziwe wybory. Po tylu latach. Fałszywych wyborów. co to nie? Tutaj nie jest aż takie ważne. Są teraz rzeczy, które naprawdę musimy porobić. To możemy zrobić. Okej. Okay. Nie wiem, co jest. Czy to jest TFK, ale National Children Party. Znakomicie brzmi. I będziemy mieć teraz to w koalicji. O Jezu, te kropki. Nie wiem, kto pomyślał, że to jest dobry pomysł, ale to nie był dobry pomysł. Okej. Więc możemy sobie tutaj porobić Truflandia. Rudistan.
Pytanie jest takie, czym jest Truflandia? Truflandia. A to jest to. Nie, to jest strasznie daleko. Diobrando Empire? What? Czym jest? To jest to, ale to nie. To jest strasznie daleko. To nie jest nawet nie jest na zachód. To jest jakieś takie, że specjalne. Muszę mieć ideologię, czy nie? Rudistan. Rudistan. Tutaj i Kaldon. To jest. Szczerze powiem. Oprócz tego, że oni jakiś problem mają, dlatego że wali przywódcę, to w sumie nie wiem, co dokładnie. Co tam się dzieje. O, brak tego. O! Maciej pierwszy, oj, ale stary teraz wygląda. Nie wygląda starzej, ale. Przynajmniej tutaj. Dorósł do swojej roli. Okej, w takim razie tutaj dajemy. Dajemy ciebie. To jest najśmieszniejsze, że w sumie. W sumie jest coś takiego, że. Ten gościu ciągle dowodzi jakimiś małymi takimi armiami, nigdy jakąś główną armią. Okej. Czyli szczerze, oprócz tego, że mamy interwencję, to mamy takie w sumie interwencje, gdzie gdzie tak naprawdę nic nie możemy robić. Mamy teraz jakieś więcej? Greenland. Colonization of the Eastern Lands. No to możemy zrobić. Declare war on your liberation Kaldun. Ok, więc możemy wybrać. Szczerze powiem, ja bym zrobił o to. Dlatego, że to byli nasi sojusznicy od samego początku. Powinni się zgodzić. Oby. Nie wiem tak naprawdę, co dla nas będzie głównym mierze znaczyło, ale zobaczymy. Tak naprawdę wydaje mi się, że to już jest ostatni odcinek, dlatego że ten dalszy kontent jest trochę taki. Trochę popsuty. Okej. Więc. Wysłali nam Sofię. Jej. Jej. Mamy królową. Nie, nawet nie mamy, dlatego że to jest to. Tak, więc wysłali nam tą królową, która nie udała się być królową, a ta w ogóle zniknęła. Jej. Znaczy się. To, ten mod ewidentnie miał coraz co większe podbudówki, że trudno już określić, co jest naprawione, co nie. Wydaje mi się, że tutaj ciągle trzeba było coś naprawiać. Tutaj to coś. To jest denerwujące. A to. FF? Nie. TFK, czyli to Hanna. No ale z Hanną nie poszliśmy. Poszliśmy z National Children Party, która ma 13. A tutaj Children Coalition for the Naval of the Kingdom. Jan odkrywca. Ok. Ci zieloni mają dużo. Ale Anton. Anton ma jeden. Jest jeden, jedyny. No nawet ciekawie to zrobione, tylko że tak powiem, gaduję, że tutaj ten, który się nie pojawił, to są te, które możemy zdobyć w jakiś sposób. Czy... Jak klikniemy, to coś się stanie? Bo nic się nie dzieje. The Central Wedding. Podoba mi się to. Okej. Okay. O, masz się was nie zgodzili. A, czyli że to działa coś takiego.
I to jest, zgaduję, że randomowo. Naprawdę... Mamy takiego... Liberation of Unity... Mamy taki problem, że mamy tych wszystkich naszych sojuszników, sąsiadów, ale nic z nimi nie możemy realnie robić. Nie mogę... mogę ich... tak... zrobić, ale to strasznie długo by zajęło. Nie mamy nic w sumie już z tego do zrobienia. No. Możemy zaneksować te rzeczy. Że powiem, możemy tylko aneksować. Raczej nie mamy nic specjalnego. Przynajmniej nasz król Maciusz zamienił się w króla Macieja. No. Szczerze powiem, jakbym miał wracać do tego moda, to bym chciał już wrócić do czegoś z tego moda, która będzie bardziej zrobione, bo szczerze powiem, widzę, że są znikające portrety postaci. Są w ogóle znikające postacie. Trudno określić. Nie wiem, to jeszcze jest fajne, bo to wydaje się, że tutaj można byłoby coś porobić. Doomweedy. Dobra, ale wydaje mi się, że to wszystko z tej serii byłoby. Seria... Znaczy, content był nawet fajny. Zgaduję, że to jest główny taki reprezentatywny. Był nawet fajny. Czasami było takie denerwujące, że trzeba było przeczekać, a później się okazywało, że to było zepsute i trzeba było naprawić, więc jedną rzecz musiałem tylko naprawić. Więc to mogło być denerwujące. Tutaj, szczerze powiem, to jest takie, że... No mówię, to jest coś takiego, że jak się robi już taki długi content dla państwa, to jeżeli będzie bardzo skomplikowany na samym końcu, to jest trudniej go ogarnąć. Więc nie dziwię się, że mogą być błędy na samym końcu. Ale jak mówię, twórca już za bardzo nie pracuje nad tym modem, więc nie będę za bardzo mówił, że o, tutaj trzeba coś zmienić, bo ten po prostu, jeżeli twórca będzie chciał, to on to zrobi. Dobra, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Trevor na modyfikacji Crossover World. Piszcie w komentarzach oczywiście swoje propozycje serii. No to, cześć.